Wyobraź sobie, że paliwo na stacjach kosztuje poniżej 5 zł, w kraju nie szaleje inflacja, a ty właśnie otwierasz ulubione piwerko, spoglądając na chillku, jak nasze chłopaki wychodzą z Ekwadorem w swoim pierwszym meczu piłkarskich mistrzostw świata, który ma nam zapewnić pewne 3 punkty. Hej, stary, obudź się, jest 2006 rok. Nowy odcinek wymaga prawdziwie mocnego wejścia, zatem zaczniemy od prezentacji ostatniego według wielu graczy dobrego Need for Speeda. 10. odsłona jednej z najpopularniejszych serii gier wyścigowych od Electronic Arts stanowiła bezpośrednią kontynuację bestsellerowego i ubiegłorocznego Most Wanted, przenosząc jej rozpoczęte w Rockport City wątki do rodzinnego miasta głównego bohatera. Sama gra natomiast prócz usprawnionego modelu jazdy oraz całkowitej zmiany palety barw doczekała się najbardziej dopracowanego tuningu ze wszystkich odsłon cyklu, całkiem fajnego motywu zarządzania drużyną oraz niezapomnianych, emocjonujących driftów po kanionach. Choć Need for Speed Carbon zdecydowanie nie należał do gier symulacyjnych, tak moim zdaniem cały show w segmencie arcade w 2006 roku zabrał OutRun 2006 Coast to Coast, który stanowił doskonałą reaktywację klasyka z automatowych lat 80. w zupełnie nowych, współczesnych szatach audiowizualnych. Choć produkcja ta w naszym kraju nie jest specjalnie znana wśród młodzieży, tak polecam ją serdecznie wszystkim doświadczonym graczom, dla których zbieranie serduszek od wiezionej obok blondynki w swoim czerwonym Ferrari Testarossa wywołuje przyjemne uczucie nostalgii. Swego rodzaju połączeniem pomysłów na rozgrywkę dwóch pierwszych pozycji był sequel pierwszego Flatouta, w którym nitro nie brakowało, a i ciężko zakwalifikować prowadzenie aut jako realistyczne, choć sam model jazdy oparty na zaawansowanym silniku fizycznym, jak i wykorzystanie jego możliwości do siania totalnej demolki na trasie potrafiły wywołać prawdziwe wrażenie fotorealizmu. A teraz szybciutko proszę o podniesienie ręki przez wszystkich was, którzy tak jak ja uwielbiają Crash Day'a. Produkcja Moonbite nie posiadała wysokiego budżetu, ani tym bardziej nie była rozchwytywana w recenzjach profesjonalnej krytyki, niemniej jej cena oraz dystrybucja w kioskach, a przede wszystkim totalna rozpierducha i efektowny model zniszczeń, jakie oferowała, piekielnie spodobały się graczom. Nic więc zatem dziwnego, że produkcja ta doczekała się również zremasterowanej edycji z 2017 roku, którą bez problemu zakupicie na Steamie. Jeśli brakuje wam natomiast porządnego, staroszkolnego samochodowego sima, w którym najpierw musicie nauczyć się, jak opanować prowadzone auto, żeby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek rywalizacji z innymi kierowcami, naprawdę ciężko znalezienie ku temu lepszej okazji, aniżeli zainstalowanie na swoich dyskach GTR 2. Studio Simbin Development po wypuszczeniu doskonale przyjętej części pierwszej stworzyło tak zwaną kontynuację idealną, posiadającą ponad dwa razy większą liczbę samochodów i tras, po których mogliśmy je sprawdzić, oraz znacznie ulepszoną grafikę, która imponowała zwłaszcza w kamerze z kokpitu kierowcy. Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Rok 2006 był niesamowicie łaskawy dla wszystkich miłośników gier RPG, ponieważ swoich kontynuacji doczekała się cała święta trójca najpopularniejszych gier tego typu. Pomimo tego, że Gothic 3 na premierę dla wielu z nas okazał się rozczarowującym, popsutym technicznie produktem, wciąż ciężko mu było odmówić niepowtarzalnego klimatu i cudownie budowanej atmosfery dzięki skomponowanej specjalnie na potrzeby gry orkiestrowej muzyce, a i sama warstwa techniczna. Techniczna po latach została dość mocno naprawiona, dzięki czemu ostatni prawdziwy Gothic od Piranha Bytes jest obecnie w zupełności grywalny. Druga odsłona Neverwinter Nights od początku nie miała lekko, ponieważ po pierwsze musiała konkurować na premierę z naprawdę mocnymi rywalami w swoim segmencie, a po drugie zadanie jej stworzenia zostało przekazane w spadku po BioWare studiu Obsidian, które podobnie jak przy okazji Knights of the Old Republic 2 ponownie musiało udźwignąć presję utrzymania doskonałej jakości znanej i wymaganej przez fanów z części pierwszej. Mówcie co chcecie, ale moim zdaniem zarówno Gothica 3 jak i Neverwinter Nights 2 w 2006 roku pogodziło The Elder Scrolls 4 Oblivion, które absolutnie pozamiatało nie tylko w formule samych RPGów, ale i ogólnie na rynku gier wideo w ogóle. Bethesda Softworks, choć dziś nierzadko wyśmiewana po takim sobie Falloutie 4 i tragicznym online'owym 76, stworzyła absolutnie rewelacyjne dzieło, które pod względem ekspozycji stało się niedoścignionym na wiele lat kamieniem milowym dla wielu podobnych projektów. Thank you.
stosunkowo niedawno do sieci wyciekło kilka ciekawych wczesnych wersji gier, takich jak Duke Nukem Forever, Rayman 4 czy pierwszy Prey z 1995 roku. Jedna z najdłużej produkowanych strzelanek w historii ostatecznie zadebiutowała w 2006 roku i zaprawdę było na co czekać, ponieważ przygody uprowadzonego przez kosmitów Indianina Tomiego, pragnącego uratować miłość swojego życia z opresji, okazały się jednym z najlepszych FPS-ów tego okresu i pozostaje tylko żałować, iż pomimo wyraźnej sugestii sequela w napisach końcowych, póki co niestety się go nie doczekaliśmy. Na brak poszerzonego o kolejne części uniwersum z perspektywy czasu nie mogło natomiast narzekać pierwsze Call of Juarez, które na dobre zaznaczyło pozycję Techlandu w branży gier wideo. Śmiem nawet twierdzić, że do pewnego czasu był to jeden z najlepszych westernów dostępnych na pecety, opowiadający ciekawą historię i będąc opakowany w naprawdę efektowną oprawę wizualną, nie stroniącą od najnowszych efektów graficznych, czy też zaawansowanej fizyki obiektów, przywodzącej na myśl drugiego Half-Life'a. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth to z kolei bardzo ciekawy przypadek gry tworzonej tak długo, że początkowy hype i ogromne w stosunku do niej oczekiwania w pewnym momencie stały się jej największym nemezis, ponieważ kiedy ta w końcu zadebiutowała na rynku, pomimo całkiem solidnego wykonania i intrygującej fabuły w świetnie wykreowanym lovercraftowskim świecie, została przyjęta tylko umiarkowanie pozytywnie. Po latach tytuł Head First Productions został jednak odpowiednio doceniony i bardzo często wymieniany jest pośród najlepszych horrorów przygodowych dla graczy. Tempa nie zwalniało również Monolith Productions, które tuż po premierze rewelacyjnego Fira dostarczyło kolejnej inspirującej historii i to w dodatku opartej na tym samym silniku graficznym, choć Condemned Criminal Origins na pewno nie można nazwać strzelanką, ponieważ znacznie bliżej było mu do przygodówki z domieszką akcji, a nawet bijatyki przedstawionej z perspektywy pierwszej osoby. Tak czy inaczej gra powalała klimatem, świetnie zarysowanym protagonistą oraz nieźle zawiązaną intrygą, co zaowocowało zresztą pozytywnym odbiorem wśród graczy i rychłą kontynuacją w 2008 roku. Okay, guys, you gotta hump it the rest of the way. Ghost Recon Advanced Warfighter to z kolei gra, która robiła potężne wrażenie na świeżo co debiutującym Xboxie 360, gdzie zachwycano się nad animacją, ostrymi teksturami oraz nieustającą akcją, w czym nie było zresztą niczego dziwnego, wszak odpowiadali za nią kultowi twórcy Red Storm znani z cyklu Rainbow Six. Na pecetach otrzymaliśmy natomiast tytuł zgoła odmienny i bazujący na klasycznych założeniach strzelanki taktycznej, która wciąż nieźle wyglądała, jednak pozbawiona była tej dynamiki wersji konsolowej, przesadzając również konkretnie z wymaganiami sprzętowymi, co bardzo chętnie jej wytykano. Prawdziwie przełomowy pod kątem oprawy audiowizualnej miał być również sam Rainbow Six Vegas, stanowiący pierwszą pełnoprawną grę opartą na nowiuteńkim silniku Unreal Engine 3, który zresztą w przyszłości stał się bazą do dziesiątek gier wydawanych na jego podstawie. Owszem, produkcja Ubisoftu mogła się podobać i potrafiła wyglądać naprawdę efektownie, niemniej moim zdaniem na pewno nie pomogła jej promocyjna kampania reklamowa przedstawiająca nadchodzącą strzelankę jako prawdziwą rewolucję wizualną w gamingu. Na ewolucję z kolei postawiło studio DICE, które niecały rok po premierze Battlefielda 2 dodało do tytułu 140 lat i w ramach tak powstałego Battlefielda 2142 zaoferowało graczom niemal to samo co rok wcześniej, ale za to z nakładką unowocześniającą bronię, pojazdy i inne elementy pola bitwy, po którym się poruszano. Z perspektywy czasu sam pomysł na grę był bardzo dobry, ale pospieszono się z jego realizacją, ponieważ w pewnym momencie Electronic Arts przesyciło rynek różnymi odmianami BF-a, dezorientując tym samym fanów, którzy sami już nie wiedzieli, której z nich poświęcić czas i pieniądze. Przerwę pomiędzy dopiero co wydanym GTA San Andreas, a nadchodzącym Grand Theft Auto 4 postanowiło wykorzystać kilka studiów deweloperskich, które kopiując doskonale sprawdzoną formułę, szlifowały trudną sztukę tworzenia sandboxów. Jedną z takich prób było pierwsze Just Cause, przedstawiające losy Rico Rodriguez'a, obalającego skorumpowane rządy samozwańczej władzy na wyspie San Esperito i wygląda na to, że była ona udana, jako że szwedzkie Avalanche wypuściło na rynek trzy kolejne części cyklu. Tylko jedną grę z serii
ale za to jedyną w swoim rodzaju stanowił za to Scarface, który nie powtarzał wątków odegranych w kultowym filmie pod tym samym tytułem, a stanowił jego bezpośrednią kontynuację, zmieniając odpowiednio zakończenie, aby gracze ponownie mogli wcielić się w Tony'ego Montanę, przemierzającego ulicę Miami w celu odzyskania władzy nad przestępczym półświatkiem, i jest to naprawdę kawał świetnej produkcji, o której zresztą posłuchacie więcej w bitwie gier na PC i nie tylko na moim kanale. Również klimaty mafijne i również nawiązujące do kultowego widowiska kinematografii oferował Ojciec Chrzestny, choć graczom w tym przypadku nie było dane wcielić się w samego Dona Corleone, a prostego złodziejaszka, który trafiając pod jego skrzydła piął się powoli w hierarchii przestępczej rodziny. The Godfather, pomimo nazywania go często klonem pierwszej mafii od Illusion Softworks, posiadało kilka własnych i naprawdę ciekawych rozwiązań, jak chociażby zastraszanie klienteli, czy też bardzo przemyślany system walki wręcz. Hi, I'm Kelly. Yes, I'm a hugger. I like to think of it as a full body handshake. Dzisiejszy dział sportowy zaczniemy od symulacji deskorolki, która ukazała się w ramach Tony'ego Hawk'a z fabułą. Jako że American Wasteland nie stronił od licznych przerwników filmowych, postaci niezależnych zlecających zadania, jak i elementów rodem z RPG, które wprowadzały u gracza poczucie spójności i realności świata przedstawionego. Oczywiście wciąż najważniejsza była po prostu efektowna jazda na desce oraz wykonywanie przeróżnych szalonych zadań, ale był to pewien powiew świeżości w kostniejącej już powoli serii. FIFA 07 z kolei, która powolutku wchodziła na wyższy next-genowy poziom przy okazji wersji konsolowych, na PC-tach w końcu nauczyła się przedstawiać rozgrywkę w 60 klatkach, co poskutkowało zdecydowanie płynniejszą zabawą i wciąż niezłymi ocenami w branży, choć moim zdaniem niepotrzebnie napchano do niej tyle sepi i upiększaczy w postaci rozmyć, które tylko odbierały jej iluzję widowiska sportowego. Fani są gotowi, widzowie również. A ty, Roman? Witaj, Mati. Trenerzy zdecydowali się na ciekawe składy. Kilka ich decyzji zostało podjętych w ostatniej chwili. Zaczynajmy! Szczytowe osiągnięcie w zakresie własnej serii osiągnęło za to Konami, które stworzyło kopankę tak dobrą, że potem przez długie lata nie mogła do niej nawiązać jakością wykonania. Zanim jednak do tego doszło, szósty PES, wyposażony tym razem również po raz pierwszy w polski komentarz autorstwa Mateusza Borka i Romana Kołtonia oraz w usprawnione tryby gry, czy też większą ilość licencjonowanych zespołów, zbierał najwyższe laury i uznania w 2006 roku za najlepszą symulację piłki nożnej dostępnej dla graczy. A jako że w Polsce poza piłką nożną lubimy głównie skoki narciarskie, taki City Interactive postanowiło wykorzystać ów fakt, publikując w kioskach niemieckie skoki RTL Ski Jump 2007, które powinniście od razu skojarzyć z kultowych w naszym kraju skoków narciarskich 2002, których ta pierwsza jest zresztą naturalną ewolucją. Warto wam również wiedzieć, że jest to ostatnia pełnoprawna produkcja traktująca o tej dyscyplinie na PC-tach i poza czwartym DSJ-em z 2011 nie wydano już żadnej samodzielnej produkcji na ten temat. Ekwilibrystyczne poczynania głównej bohaterki w równie pięknym otoczeniu mogliśmy śledzić również w restarcie serii Tomb Raider, która za sprawą legendy porzuciła przeciągane w nieskończoność przestarzałe mechaniki, odświeżając wizerunek Lary, która stała się sprytniejsza, mobilniejsza oraz tak jakby bardziej ludzka. Crystal Dynamics ewidentnie tchnęło w tę skostniałą już markę sporo nowego życia, wykorzystując doświadczenie z cyklu Legacy of Kain i zasłużenie prowadzi ją aż do dziś. Choć obecnie na PC-tach zagrać możemy już w każdą odsłonę Devil May Cry'a, nie wyłączając z tego nawet klasycznych odsłon franczyzy, tak pierwsze spotkanie z Dante na komputerach klasy osobistej mieliśmy okazję zaliczyć dopiero od trójki, która opowiadała o czasach młodości głównego bohatera oraz przedstawiała wydarzenia mające wpływ na fabułę pierwszej części. Pod względem gameplaya na blaszakach była to natomiast produkcja absolutnie nowa i świeża jak na czasy swojego wydania, a i warto wam wiedzieć, że dziś spokojnie możemy ograć całą trylogię w rozdzielczości HD, co serdecznie polecam zrobić. Pośrednio przyjętym Hitman kontrakty, IO Interactive odpowiednio się zreflektowało, dostarczając miłośnikom Agenta 47 najlepszej klasycznej odsłony Hitmana, która pochwalić się mogła nowymi animacjami, ulepszoną grafiką oraz ciekawym motywem oceny danej akcji po jej zakończeniu. Ta nietypowa skradanka, w której wcielaliśmy się w płatnego mordercę o nieskalanym emocjom licu, osiągnęła w czwórce dokładnie taki stan, jaki wyobrażali sobie jej twórcy przy okazji produkcji oryginału, co
co poskutkowało decyzją o nadchodzących zmianach w przyszłości. El Matador wrzucam do odcinka pod koniec nie bez powodu, ponieważ normalnie raczej nie znajdziecie go w zestawieniach tego typu, a jego wybór może wywołać spore kontrowersje, gdyż tytuł ten przeszedł raczej bez echa w branży gier, grzęznąc w zalewie przeciętnych recenzji i ostatecznie będąc również całkowicie zapomnianym. Według mnie to jednak wciąż bardzo przyjemny klon Max Payne'a z dynamiczną rozgrywką i fajnym spowolnieniem czasu. Cztery ostatnie produkcje dzisiejszego zestawienia to z kolei prawdziwe kocury 2006 roku, a łączy je wszystkie ujęcie kamery z rzutu izometrycznego, choć nie wszystkie przynależą do tego samego gatunku. Lords of the Rings Battle of Middle-Earth 2 na początek to doskonała strategia czasu rzeczywistego, w której prowadząc do boju potężne ilościowo oddziały, mogliśmy zdecydować o losach Śródziemia. Company of Heroes z kolei batalie może nie były tak wielkie i epickie jak w produkcji Electronic Arts, ale za to produkcja ta dysponowała niespotykaną jak dotąd oprawę wizualną, która podobnie jak niegdyś w Age of Empires 3 porównywana była do jakości pierwszoosobowych strzelanek. Kompania braci dodatkowo zyskała niemałą popularność wśród graczy lubujących się w rozgrywkach online, a i warto dodać, że w 2020 roku została przygotowana jej mobilna wersja na komórki. Three symbols rose from the dust. The first was a demon. Należąc wciąż do segmentu strategii, choć z wyraźnie zaznaczonym systemem turowym, piąta odsłona Heroesów zrobiła swoim fanom nie lada niespodziankę, ponieważ w gruncie rzeczy stanowiła tylko przeniesienie większości znanych i lubianych mechanik z uwielbianej trójki, ubierając je w nowe, współczesne i trójwymiarowe szaty. A że odpowiedzialny za ten projekt studio Niwal doskonale znało się na swojej robocie, tworząc w przyszłości bardzo dobrze odebrane Etherlords, taki piąte Heroes of Might and Magic było pozycją obowiązkową dla każdego fana gatunku. Ostatnią pozycją na liście, którą dziś dla was przygotowałem, będzie wzorowany na CRPG-owych założeniach rodem z Diablo Titan Quest, który przenosił znaną i lubianą formułę klikania i siekania na środowisko antycznej Grecji i Egiptu, w których to zadaniem głównego bohatera będzie znalezienie sposobu na ponowne zapieczętowanie uwolnionych tytanów. Jeśli taka perspektywa wam się podoba, w 2016 wypuszczono specjalną reedycję, która dostępna jest zarówno w cyfrowych sklepach na PC-tach, jak i konsolach. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek najlepszych moim zdaniem gier z 2006 roku. Jeśli uważacie, że pominąłem jakąś produkcję szczególnie bliską waszemu sercu i chcielibyście ją zobaczyć w drugim odcinku, zapraszam do wspomnienia o tym w komentarzu, do którego na pewno się odniosę. Tymczasem ja żegnam się z wami i zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie.